Serwus, witaj na kanale Krychu Gotuje. Czy warto jeść strączkowe? Takie pytanie zadałem sztucznej inteligencji. Oto odpowiedzi, jakie uzyskałem. Rośliny strączkowe są bogate w składniki mineralne. Żelazo, wapń, fosfor, magnez, potas. Zawierają witaminy z grupy B, które regulują centralny układ nerwowy i zapobiegają stanom lękowym, stresowi i depresji. Usuwają nadmiar płynów nagromadzonych w naszym organizmie. Zmniejszają ryzyko rozwoju chorób wieńcowych serca. Są łatwo dostępnym i niedrogim składnikiem wielu niezbędnych składników odżywczych. Regularne spożywanie strączkowych może zmniejszyć ryzyko chorób serca, cukrzycy i niektórych rodzajów raka. Rośliny strączkowe mogą pomóc Ci żyć długo i zdrowo. Rośliny strączkowe mogą być jednym z najlepszych źródeł białka roślinnego. Rośliny strączkowe regulują poziom cukru we krwi. Rośliny strączkowe poprawiają funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Znajdująca się w strączkowych lecytyna wpływa korzystnie na tkankę nerwową i mózg. Poprawia koncentrację i pamięć. Pamiętaj jednak, że każdy organizm jest inny i może inaczej reagować na różne rodzaje żywności. Dlatego zawsze warto skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w diecie. Teraz kilka słów o roślinach strączkowych. Bób vitifaba z rodziny motylkowatych ma za sobą długą historię. Już starożytni Egipcjanie, Grecy i Rzymianie uprawiali to smaczne warzywo. Bób przyrządzony jako surówka lub sałatka warzywna jest szczególnym przysmakiem. Co prawda tylko po ugotowaniu. Na surowo zawiera, jak wszystkie fasole, trujący glikozyd fazynat. Fasola pochodzi, jak wszystkie fasole, z Ameryki Środkowej i należy do rodziny motylkowatych. Jako jednoroczna roślina pnąca osiąga w ciągu niewielu tygodni wysokość 4 metrów i zapewnia w ten sposób pożądaną osłonę wzrokową. Ma ona wijące łodygi, gęste liście i białe lub szkarłatne kwiaty zebrane w grona. Rodzaje fasoli. Fasola wielokwiatowa, półksiężycowa, limeńska, zwykła, niska, tyczkowa. Groch. Jest starą rośliną uprawną z rodziny motylkowatych. Pochodzi ze wschodu. W środkowej Europie uprawiany od czasów średniowiecza. To tyle w tym odcinku. Zapraszam Cię do obejrzenia zupy strączkowej z pastą sezamową, którą przygotuję z przedstawionych wcześniej roślin strączkowych. Życzę smacznego i do następnego gotowania. Pozdrawiam, Krychu Gotuje.